Mów mi Ciociu. Danusia stoi na opustoszałym peronie. Namyśla się, co robić, skoro nikt nie przyszedł po nią na stację. Ale właśnie nadbiega wysoka pani w kolorowej sukni pod rozpiętym płaszczem, z torebką i wyładowaną siatką w jednej, a z bukietem róż w drugiej ręce. Nazywasz się Danusia Gawlikówna? przypada zdyszana do dziewczynki i nie czekając na odpowiedź, całuje ją w oba policzki. Jak się masz, kochani? Witaj. Przepraszam, że trochę się spóźniłam, ale ciągle jestem zagoniona. Dobrze ci się jechało? Jak się czujesz? A rodzice zdrowi? Bardzo się zmęczyłaś. No jestem rada, że nareszcie przyjechałaś. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona z pobytu. To twoja walizka? Panie numerowy. Panie numerowy. Proszę to zanieść do autobusu. Sama bym wzięła, ale kupiłam po drodze trochę prowiantów Proszę dać mi siatkę, poniosę Nie trzeba, córeczko, dziękuję Potrzymaj tylko bukiet, zapalę papierosa Spotkałam pacjentkę, która ma piękny ogród Obdarzyła kwiatami Biedne róże, przywiędły z gorąca Ale duża panna wyrosła z ciebie, ho, ho Gdy ostatni raz cię widziałam, byłaś jeszcze niemowlęciem Dobre, co? Jeszcze kilka kroków do przystanku jak na złość miałam dzisiaj dużo pacjentów. Nie mogłam się wyrwać. Zaraz musimy napisać do mamy, że szczęśliwie dojechałaś. U nas naprawdę jest pięknie. Przed willą rosną krzaki jaśminów. Franciszka czeka z obiadem a smok, jak się ucieszy. Smok? Wreszcie udało się wtrącić Danusi. Kto to jest? Mój najwierniejszy przyjaciel, Artur go tak ochrzcił. Czy lubisz psy? Nie bardzo. Jego na pewno polubisz córeczko, jest przemiły. Biedakowi przykrzy się, nie ma się z kim bawić. Rano wjeżdżam do ośrodka zdrowia, a po południu przejmuję u siebie.